Dzień dobry YouTube, witam w kolejnym odcinku. Tym razem dość ciekawy temat. Zainspirowało mnie to do tego, żeby nagrać taki odcinek. Ktoś w komentarzu napisał, że Fryta, kojarzę cię tylko z maszynami i tak dalej, że najczęściej wykonuje ćwiczenia na maszynach. Za chwilę odpowiem na to pytanie, czy rzeczywiście tak jest i czy do końca się z tym mogę zgodzić. A dwa, w ogóle poruszyć temat, co wybierać w naszym treningu. Czy maszyny, czy wolne ciężary? Otóż, drodzy Państwo, jedna i druga opcja jest opcją bardzo dobrą. Jeżeli chodzi o mnie, moje zdanie, fajnie jak to jest podzielone. Część treningu na maszynach, część treningu na wolnych ciężarach. Ale i tutaj, jeżeli ktoś zaczyna drogę z kulturystyką, z ciężarami i tak dalej, wydaje mi się, że najlepszą rzeczą, jaką by mogło być, to korzystanie z wolnych ciężarów. Nauczyć się techniki, nauczyć się siadu, nauczyć się martwego ciągu, wyciskań, stabilizacji, etc., etc. Tego wszystkiego jedynie możemy nauczyć się na wolnych ciężarach. Sztanga, sztangielki. Najczęściej taką stabilizację i widać to u wytrenowanych starych zawodników, gdzie ćwiczyli po piwnicach, gdzie tam o maszynie, to nawet nie można było marzyć. Tylko się ćwiczyło, prawda, na sztangielkach, sztangach, rurach, kołach kolejowych, kombajnowych i tak dalej, i tak dalej. Nawet zamiast sztangielki gdzieś trzymanej w ręce, to się zawiązywało rzemyk, koła się wieszało i się robiło rozpiętki, to wszystko latało, ale zobaczcie później, jak się wzięło sztangielkę, to po prostu było tak, jakbyś to robił na maszynie. Druga sprawa, jeżeli ktoś idzie na siłownię, nie miał do czynienia nigdy z ciężarami, ale jest po jakimś urazie, po jakimś, no nie wiem, zerwaniu mięśnia, rehabilitacja ogólnie rzecz biorąc, to wtedy oczywiście korzysta też z maszyn, żeby była jak największa stabilizacja, żeby wyizolować mięsień. I kolejny temat. Jeżeli trenujemy, a chcemy skupić się na izolacji danego mięśnia, czy to biceps, czy to czworogłowy i tak dalej, wtedy no najlepszym wyjściem będą maszyny. Maszyna najlepiej wyizoluje nam dany mięsień, bo wiadomo, jeżeli używamy takich ćwiczeń balistycznych na sztandze, na sztangielkach i tak dalej, to żeby była stabilizacja i robimy coś w staniu, no to ile tych mięśni musi pracować, żeby się nie przewrócić, żeby nie pochylić się do przodu, do tyłu, na bok, w lewo, w prawo, ugiąć kolano, pociągnąć ręką, głowa do góry. Natomiast jeżeli usiądziesz na maszynie, już o to się nie musisz martwić, bo masz ustawioną już pozycję, tylko wykonujesz ruch wyciskania, unoszenia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o mnie, mieszam w treningu zarówno ćwiczenia wolne, jak i na maszynach. Słuchajcie, ja trenuję już w tym roku, będzie 33 lata. Ja już swoje nadźwigałem. Mam jeszcze ciągoty do tego, żeby tam podźwigać, porzucać ciężarami, ale zdaję sobie sprawę, ostatnio miałem taki wypadek, że tak powiem. Robiłem siady na szmicie. Nieduży to był ciężar, to było trzecie ćwiczenie. Wstawałem z ciężarem około 200 kg, gdzie zazwyczaj się tam robiło 8 powtórzeń, 10. To przy trzecim powtórzeniu nagle strzeliła mi czwórka. Rzuciłem ten ciężar do tyłu, nawet nie stawałem tym ciężarem i powiem Wam szczerze, że przez 20 minut bałem się ściągnąć gaci, bo nie wiedziałem, czy ten mięsień jest na swoim miejscu, czy jest zerwany. Już miałem czarne wizje. Okazało się, że wszystko jest na swoim miejscu. Ból był no, niesamowity, ale nie było żadnej opuchlizny, nic. Po 2-3 dniach wszystko przeszło, ale do tej pory, jak mam robić siad, to po prostu jestem chory, więc korzystam teraz naprawdę z mniejszych ciężarów, jak robię nogi. Pauza, wolne tempo, na spokojnie, żeby zmęczyć ten mięsień, żadnego wielkiego ciężaru, bo po prostu się boję. W pewnym okresie pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Przychodzi wiek, nie mówię, że jestem stary, ale już na pewno nie są dla mnie boje, tak jak ktoś w komentarzu napisał, kiedy będzie film na przykład z życiówek. Nie robię już takich rzeczy. Już kiedyś się tak trenowało, że przychodziło się na siłownię, na klatę. Ciekawe, czy gdzieś 180 wycisnę na raz, się przygotowywałeś. Wycisnąłeś 180 i już trening był piękny, życie stawało się piękne. Jak nie wycisnąłeś tej 180, byłeś słabszy niż na poprzednim treningu, po prostu już trening nie miał sensu. Tego już się po prostu nie robi. 6 powtórzeń to naprawdę to jest minimalna liczba powtórzeń, jaką stosuję w ogóle. Rzadko kiedy nawet jest to 6, ale to już
za mną. Ja teraz staram się oczywiście co 2-3 tygodnie robię martwy ciąg, przy plecach zazwyczaj używam i wiosłowanie sztangielek, i T-bar, i tak dalej. Staram się również wyciskać sztangielki zarówno na ławeczce płaskiej, nieraz też wykorzystuję na bary. Staram się mieszać. U mnie już to jest miks ćwiczenia wolne ciężary i ćwiczenia izolowane. Taka jest specyfika teraz, jeżeli chodzi o mój trening, o mój staż treningowy, o moje, że tak powiem, doświadczenie. Wybieram miks, ale, tak mówię, to jest sprawa indywidualna. Ktoś ćwiczy gdzieś tam na poddaszu, ktoś ćwiczy w piwnicy, ma wolne ciężary, też będzie robił fajny progres, ale musi oczywiście uważać. Poza tym, jeżeli ktoś trenuje sam, no to maszyny też są fajnym rozwiązaniem, no bo gdzieś tam zawsze z tej maszyny łatwo wyjść i tak dalej. Ćwiczysz na wolnym ciężarze, wyciskanie sztangi, jak cię przydusi, to po ptokach jak jesteś sam. Jak cię ktoś nie uratuje, no to no niestety oczy się mogą zamknąć. Także uważajcie. Podsumowując ten odcinek, drodzy Państwo, maszyny czy wolne ciężary? Moim zdaniem, tak jak powiedziałem na początku, pomieszana opcja jest opcją najlepszą. Chcesz wyizolować mięsień, używasz maszyn. Chcesz podźwigać ciężar, chcesz zrobić takie ćwiczenie ogólnostawowe, że tak powiem, używasz wolnych ciężarów. Przy okazji zawsze pamiętajcie, że nie może być żadnej kontuzji, żadnej bolączki. Ćwiczenie musi być wykonywane wygodnie. Jeżeli czujesz, że coś cię ciśnie, kuje, ciągnie i tak dalej, to po prostu wtedy wchodzisz na maszynę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Chciałem Wam życzyć, jak zawsze, zdrówka, bądźcie silni, progresujcie i bawcie się tym, co robicie. Trening musi być radością, na trening musisz iść z radością, nie z musu. Jeżeli coś jest musem, to co chciałem powiedzieć? Jeżeli coś jest musem, to niedobrze. Chciałem powiązać to ze słodkością, ale mi nie wyszło. Dobra, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji i dzwoneczka, do udostępniania, żeby wszyscy byli na bieżąco. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.